Cześć. Kontynuujemy serię wprowadzającą do Unreal Engine 5. Ostatnio zrobiliśmy coś takiego, a tym razem pokażę Ci, jak możemy korzystać z Unreal Marketplace, czyli takiego rynku z darmowymi obiektami, i dodatkowo zrobimy wstęp do naszego pierwszego wizualnego programowania. Zaczynamy. No to rozpocznijmy od wejścia do Epic Games Launcher, czyli tutaj, gdzie instalowaliśmy Unreal Engine. Jeżeli tego jeszcze nie widziałeś, to zobacz pierwszą lekcję z serii. Link oczywiście będzie w opisie. Gdy wejdziemy tutaj u góry w rynek, to zobaczysz właśnie taki, uwaga, rynek, czyli taki sklep z płatnymi i darmowymi obiektami, skryptami i wszystkim, co jest potrzebne do naszych gier. Unreal Engine jest o tyle fajny, że co miesiąc rozdaje za darmo 5 asetów, które wcześniej były płatne. I to jest widoczne tylko przez miesiąc. Na tym kanale regularnie wrzucam podsumowania, co jest w tym miesiącu za darmo do wzięcia, więc polecam być na bieżąco z tymi filmami, bo można złapać naprawdę ciekawe rzeczy. No dobra, ale co my możemy wykorzystać z tego do naszego aktualnego projektu? Wejdź sobie tutaj z prawej strony w wyszukiwarkę i wpisz pickup, enter. Wyświetli się masa rzeczy płatnych, ale możesz kliknąć tutaj z prawej strony free, żeby wyświetlić tylko darmowe rzeczy. I tak jak widzisz, tutaj z lewej strony mamy Basic Pickup VFX Set. I to nas będzie interesowało w naszym projekcie. Na podstawie tego asetu pokażę Ci, jak możesz importować dowolne obiekty właśnie z tego Unreal Marketplace. Kliknij tutaj Dodaj do projektu i wybierz projekt, który Cię interesuje. W moim przypadku jest to seria Unreal. I klikam Dodaj do projektu. Gdy wszystko się dodało, pojawił mi się tutaj nowy folder Pickup Set. I w tym miejscu FX Niagara System mamy wszystkie te elementy, które były tam na zdjęciu. Mogę sobie wziąć jakiś element, przeciągnąć na scenę, upuścić i jak do niego podlecę, będzie widać, że pojawił się u nas na scenie. Gdy kliknę play, to będzie on u nas bezpośrednio na scenie. Czyli to jest mega proste, żeby coś z tego załadować. Tylko jak możemy to użyć? Jak możemy sprawić, żeby dodać do tych elementów jakąś mechanikę? Bo teraz one po prostu są, a fajnie by było, jakby jakoś działały. Do tego będziemy potrzebować czegoś, co się nazywa Blueprint. Czyli taki wizualny system programowania w Unreal Engine. Wejdźmy sobie do jakiegoś folderu, na przykład Content, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Blueprint Class. Wtedy dostaniemy nowe okienko z pytaniem, co my chcemy w ogóle zrobić. To są takie różne typy tych blueprintów, tak jakby, ale nie będziemy się teraz w to zagłębiać, będziemy przechodzić przez te najbardziej podstawowe blueprinty, najprostsze blueprinty, więc wybierz ten blueprint, który się nazywa Actor. I do niego będziemy mogli dodawać dowolne funkcjonalności. Pojawił się tutaj, możesz go jakoś nazwać, na przykład pickup, klikam na niego dwa razy i wtedy pojawi mi się takie okienko. Nie przeraź się tymi wszystkimi opcjami, które tutaj się pojawiły, nie będziemy nawet z większości z nich korzystać. Teraz stworzyliśmy blueprinta, czyli taką jakby grupę obiektów, która może mieć w sobie jakąś logikę. Czyli jeżeli chcemy coś zaprogramować, to będziemy musieli stworzyć blueprinta, tak jak to teraz zrobiliśmy. Aktualnie ten blueprint pickup jest sobie tutaj u nas w plikach, mogę go przeciągnąć na scenę, tylko tak jak widzisz, on nic nie wnosi. On po prostu tutaj jest, ale nawet go nie widać. Jak kliknę play, to nie będzie go na scenie. Znaczy on jest, ale jego nie widać. Żeby było go widać i żeby wyglądał tak jak nasz ten system cząsteczek, który przed chwilą zaimportowaliśmy, będziemy musieli po prostu przeciągnąć to okno gdzieś tutaj w bok, przejść z powrotem do naszych cząsteczek i wziąć jakiś system, przeciągnąć tutaj z lewej strony. I wtedy dodaliśmy ten system cząsteczek do tej grupy obiektów i od razu pojawiło się tutaj na scenie. Jeżeli z nim coś będziemy robić tutaj, to automatycznie na scenie również będzie się przesuwał. Ustawię w domyślnej pozycji. No i teraz jest wszystko fajnie, ale znowu jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy wcześniej. Ten obiekt tutaj jest, ale nic nie robi. I tutaj właśnie wchodzi ten system programowania wizualnego. Wróćmy do naszego pliku i przejdźmy tutaj u góry do Event Graph. To, co tutaj jest, to są nody, takie tabelki podobne do tych z materiałów, ale one przekazują logikę i mówią obiektowi, jak ma się zachowywać, gdy coś tam się stanie. I tutaj właśnie będziemy programować. Zamiast pisać kodu, będziemy łączyć takie tabelki. Ja bym chciał zrobić coś takiego, że jak nasza postać wejdzie na ten obiekt, to ten obiekt po prostu zniknie. Do tego nie będzie nam potrzebny żaden z tych nodów, który jest tutaj, więc ja po prostu lewym przyciskiem myszy zaznaczę je wszystkie i wcisnę Delete na klawiaturze, żeby się ich pozbyć. Ale za to będziemy musieli jakoś wykrywać kolizję. Będziemy musieli sprawdzić, czy gracz wszedł już w ten obiekt. Jeżeli wszedł, to możemy coś wykonać. I żeby to zrobić, znowu wrócimy sobie do viewportu, klikniemy sobie Add i tutaj wpisz coś takiego jak Sphere. Będzie Sphere Collision, czyli kolizja o kształcie kuli. Jeżeli ja ją teraz przemieszczę i powiększę w taki sposób, żeby była mniej więcej dookoła tego obiektu, coś takiego,
to będę mógł przejść do Event Graph, kliknąć na tą sferę, tutaj z prawej strony zjechać na sam dół i wybrać opcję On Component Begin Overlap. Zaraz Ci powiem, o co z tym chodzi. Kliknij to i doda mi się taki czerwony node. Czerwony node to jest event, czyli on wykrywa, czy coś się stało z naszym obiektem. Aktualnie będzie wykrywał, czy coś weszło w nasz obiekt. Czyli jeżeli nasz gracz wejdzie w ten obiekt, w tą sferę tutaj, to ten event, to wydarzenie się uruchomi i przekaże te informacje tym kabelkiem dalej. Aktualnie nic nie jest do tego podłączone, więc nigdzie tego nie przekaże, ale możemy zrobić, żeby coś się wydarzyło, gdy nasz gracz wejdzie w tą sferę. Na samym początku najprościej zawsze można to zrobić wyciągając stąd, puszczając i wpisując coś takiego jak print. Wtedy tutaj pojawi się print string. Wybierz to i zostaw tak jak jest. Zobaczymy, jak to będzie działało. Kliknę compile, żeby skompilować, jakby zapisać wszystko, co się zmieniło w tym pliku. Zminimalizuję to. Kliknę play i teraz patrz w lewy górny róg ekranu. Jak wejdę sobie w tą sferę, której tutaj nie widać, ale ona tutaj jest, to z lewej u góry wyświetli się napis hello. Czyli nasza logika działa. Na razie taka bardzo, bardzo, bardzo prosta, ale działa. Zrobiliśmy właśnie coś takiego, że gdy nasz gracz wejdzie w tą sferę, uruchomi się to wydarzenie i powie nam hello. Na razie to hello nic nie wnosi, ale dzięki temu wiemy, że to działa. Więc teraz możemy usunąć to hello i zastąpić to jakąś faktyczną logiką. Chciałbym, żeby nasz obiekt zniknął po prostu. Więc wezmę tutaj nasz obiekt default scene root, przeciągam go, upuszczam. To jest nasz główny obiekt i po prostu z niego teraz wyciągnę również kabelek. Przeciągam lewym przyciskiem myszy, upuszczam i wpisuję set visibility, czyli ustaw widoczność. Jeżeli teraz po wejściu w tą sferę przekażemy sygnał do set visibility, żeby visibility było ustawione na wyłączone, czyli tak to będzie włączone, tak to będzie wyłączone, to wtedy nasz obiekt powinien po prostu zniknąć. Sprawdźmy, czy to działa. Kliknę compile, zminimalizuję, play i wejdę w nasz obiekt. Uwaga, idę, pyk i dalej jest widoczny. Dlaczego? Tak jakby na chwilę zniknął, ale dalej jest widoczny. Dzieje się tak dlatego, że nie zaznaczyliśmy tej ostatniej opcji. Jeżeli ją kliknę, to wtedy wszystkie obiekty, które znajdują się pod default scene root, zostaną wyłączone. Jeżeli to jest odznaczone, to tylko default scene root został wyłączony, a jego i tak nie widać, więc w sumie nic się nie stało. Jeżeli to będzie kliknięte, to wszystko, co jest pod nim, również zniknie. Compile, save, play, F11 i sprawdźmy. Pyk, wszedłem i znikło. Czyli właśnie tym sposobem stworzyliśmy taką najprostszą z możliwych mechanikę zbierania jakichś obiektów. Jeszcze nic się nie dzieje po zebraniu tego obiektu, poza tym, że obiekt znika, ale na następnej lekcji pokażę Ci, jak możemy sprawić, aby po zebraniu tego obiektu ten obiekt tutaj zjechał w dół. Czyli jakby zrobimy taką bramę, przez którą będziemy mogli przejść i tutaj będziemy kontynuować tworzenie naszej bardzo prostej i szybkiej gry. Ale na razie to tyle. Jeżeli chcesz poznać Unreal Engine 5 w jeszcze większych szczegółach, to niedawno stworzyłem kurs wprowadzający właśnie do Unreal Engine 5. Link do niego znajdziesz w opisie i tam przejdziemy przez wszystko w zdecydowanie większych szczegółach. Poznasz zdecydowanie więcej detali. Mam nadzieję, że ta lekcja Ci się przydała i zainteresowałem Ciebie chociaż trochę tym wizualnym programowaniem. No i do zobaczenia w następnej lekcji.